Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Monami. Witam Was, słuchajcie, z mojego królestwa kuchennego. Już bardzo, bardzo dawno na kanale nie kręciłam z tego miejsca. Postanowiłam właśnie dzisiaj właśnie z tego miejsca się do Was odezwać. No i dzisiaj tematem filmiku jest food haul, czyli zakupy z Biedronki. Bardzo dawno właśnie nie pokazywałam, co z Biedronki tam wyławiamy i tak pomyślałam, że może sporo osób ogląda takie hole i sporo osób właśnie pisze, że lubicie hole zakupowe, hole spożywcze. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania. Kochani, ogólnie zauważyłam, że żywność bardzo, bardzo idzie do góry. Co widać na rachunkach, że po prostu w siatce coraz mniej, a niestety przy kasie zostawiamy coraz więcej pieniędzy. No ale cóż, nie mamy na to kompletnie, kompletnie żadnego wpływu. Każdy musi jeść, każdy musi jakoś funkcjonować, więc no, jest potrzeba, żeby do tego jedzonka coś jednak kupować. Także kochani, pokażę Wam pokrótce, co tu fajnego żeśmy kupili, bo jest parę rzeczy takich troszeczkę innych i co nie jadłam i chciałabym, znaczy troszeczkę, w sumie to tam nie wiem, chyba dwie rzeczy, co tak mnie zaciekawiły, a tak to, no to wiecie, normalne, tradycyjne produkty. No i tak, może zacznę od szyneczki. Tutaj taka szyneczka sucha żywiecka, zawołała mnie olewnik. I za tą paczkę, słuchajcie, tu nie wiem ile tu jest gram, 90. Zapłaciłam aż 4,49, więc no masakra. No ale dobra, włożone do koszyka, więc cóż. Później moja druga połówka uwielbia tą szynkę z krakusa i tutaj tego jest prawie pół kilo i za to żeśmy zapłacili 12,99. Ja już sobie popisałam cenę, żeby nie szperać po rachunku i Was tutaj po prostu niepotrzebnie zatrzymywać. Dobra, tak, nareszcie pokazała się przyprawa w Biedronce, bo zawsze z tym ogólnie był problem. No i na tapetę wjechała bazylia, curry oraz kurkuma i to wszystkie, każda jedna przyprawa kosztowała złoty 79. Tak, dalej, była fajna promka na płyn Lenor, za to zapłaciłam 12 z czymś. Ja tu miałam gdzieś napisaną cenę i gdzieś mi znikła. Czekajcie, bo ja tu kojarzę, że to miałam na początku. Lenor 12,99 i tu jest taka butelka litr 80, a ta druga jest mniejsza i tego jest tutaj mniej. Tu będzie niecały litr, słuchajcie, ja to może rozpakuję, ale ogólnie się bardzo opłaca. Tu jest 750 ml, więc spoko za taką ilość, 12,99, uważam, że jest to fajna cena, warto. I były różne zapachy, ja akurat łapnęłam ten, bo jakoś tak mi, jeszcze tego nie miałam, a jakoś tak kolor mnie po prostu skusił. Dobra, później tu mamy tak, mleczko, to moja druga połówka, bo bez laktozy, mleczko 2,59, świeże, dwuprocentowe. A ja z kolei mam mleko, czekajcie, ja z kolei mam mleko świeże, no zwykłe takie, też dwuprocentowe, ale ceny sobie tutaj nie napisałam, ale to już dobra, mało istotne. Później, co tu jeszcze mam fajnego, słuchajcie, to mnie zaciekawiło, nigdy w życiu tego nie jadłam, kiełki koniczyny. Kosztowały 3,99, no więc do tanich jakoś specjalnie nie należały. Ale ogólnie zaciekawiło mnie właśnie, jaki jest ten smak tych kiełków na kanapeczkę, słuchajcie, pomidorek, jakaś właśnie szyneczka i do tego te kiełki, myślę, że będzie przepyszne, zobaczymy, będę po prostu próbować, testować, smakować.
Później moja druga połówka sobie wzięła, a leje się z tego. Gdzieś tu się chyba rozkwasiła jakaś truskawka. 5,99 była jakaś przecena, właśnie pół kilo za truskawki, była obniżka, bo na rachunku też jest właśnie cena zminusowana. Później, co tu jeszcze było na promocji? Były też na promocji pomidorki śliwkowe, a może tak, pomidorki śliwkowe, i ich tu było też pół kilo i też 3,99. Ja ogólnie do kanapek bardzo lubię te pomidory. Dalej, z warzyw, ogórki świeże, bo to do sałateczki. No, ogórki, powiem Wam, były koszmarnie drogie, bo za kilo 9,99, czyli prawie 10 zł za kilo zielonego ogórka. Uważam, że to jest strasznie dużo. Jeszcze ze spożywczych, znaczy jakby tu z warzyw, owoców, bananki. One były za 4,90. Później jeszcze mam gruszki. Gruszki były, kurczę, nie pamiętam, też sobie nie napisałam, ale też coś koło 4, koło 5 zł za kilo. Wzięłam tylko 3, bo to tak wiecie, do soku, więc żeby nie brać za dużo, bo to później wiecie, jest ciepło w domu i to po prostu się niszczy, a szkoda wyrzucać jedzenia. Jeszcze wzięłam do sałatki cebulę czerwoną pół kilo. Też sobie tu nie napisałam ceny, ale gdzieś tam chyba około 5 zł kosztowało właśnie pół kilo. Chociaż nie, ja tu mam coś napisane. 3,99. O, słuchajcie, 3,99 pół kilo czerwonej cebulki. Ja to używam właśnie do sałatek, bo ona jest troszeczkę łagodniejsza niż zwykła cebula, albo szarlotka też jest bardzo dobra, więc z ogóreczkiem właśnie rzodkieweczka, cebulka, czosnku trochę i rewelka, naprawdę. I cytryna do tego i przepyszna sałateczka tak na prędko. Później tu mam malinki 5,99, one też były poprzeceniane, były jeszcze borówki w tej samej cenie. I tego tu jest, słuchajcie, malutko, bo tu jest tylko 125 gram. No więc tak trochę drogo, no ale moja połówka uwielbia takie gadżety. Tak, tu jeszcze wzięłam Boże, nie szczypiorek, tylko koperek, bo właśnie do sałateczki ostatnio mam jakieś takie smaki właśnie, żeby używać koperek albo pietruszkę, ale pietruszka była już taka mega nieświeża, już żółkły tam liście gdzieniegdzie, więc to było mega nieświeże i nie chciałam tego wziąć, więc stwierdziłam, że koperek też jak najbardziej się sprawdzi, nada i też będzie smaczny. Później tu jeszcze, słuchajcie, to za chwilkę, cukier, no bo moja druga połowa słodzi, po prostu nadrabia za siebie i za mnie, ja nie słodzę. 2,49 kilo cukru w biedzie kosztuje, więc myślę, że spoko. Tu jeszcze wzięłam sok jabłkowy z Tymbarku, ale cenę sobie nie napisałam. On gdzieś tam około 3 zł z groszami kosztuje. Dalej, soczek jabłkowo-wiśniowy. Też coś koło tego. Później ja co prawda sobie teraz przyrzekłam i obiecałam, słuchajcie, że nie będę jeść pieczywa, chleba, bułek i tak dalej przez cały tydzień i wcinam sobie w pracy ewentualnie te deseczki, jak ja to mówię, co wielu osobom się podobało to stwierdzenie, więc wiele osób się właśnie śmiało z tego, że na te, zaraz Wam pokażę. O, właśnie na to, i to też jest z Biedronki, kukurydziane pieczywko i to, no my no to słuchajcie, mówimy deseczki, więc coś takiego i ja zamiast właśnie pieczywa teraz ostatnio, żeby tak troszeczkę po tej zimie, wiecie, sfolgować, bo trochę się tam kilogramów zbędnych nazbierało. Ja wiem, że powiecie, że przesadzam, ale mimo wszystko gdzieś tam widzę po spodniach, że zima swoje zrobiła. No, więc stanęło na pieczywku, więc ogólnie sobie przyrzekłam, że pieczywa nie będę brać, no ale zobaczyłam rogalika, słuchajcie, i
stwierdziłam, że na jednego rogaliczka na tydzień to bez przesady można sobie dziamnąć. Więc z masełeczkiem gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam się na śniadanko zje. Jeszcze właśnie coś takiego fajnego, słuchajcie, znalazłam właśnie w Biedronce. Jest to hummus z suszonymi pomidorami, bez glutenu. I to, słuchajcie, czy ja sobie tu napisałam cenę? Gdzieś tu była cena, ale nie wiem. 3,99. O, dobra, 3,99. I słuchajcie, był jeszcze z tego, co kojarzę, pasztet, śmiesznie to brzmi, ale pasztet z fasoli, z jabłkiem. I jeszcze było jedno, smalczyk z jabłkiem i z żurawiną. O, coś takiego było. Ten mnie tak jakoś najbardziej zaciekawił, bo uwielbiam suszone pomidory, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało. Pierwszy raz coś takiego właśnie kupiłam. Takiego kupiliśmy, nabyliśmy, więc zobaczymy, sprawdzimy to właśnie na deseczkach, zobaczymy, jak to będzie smakowało zamiast właśnie masełka. Później co jeszcze? No oczywiście papier toaletowy, ręczniczki do kuchni. No słuchajcie, podrożały, bo 3,95, a ja z tego, co kojarzę, to one kosztowały w granicach 3 zł, chyba 2,95, jak ostatnio kupowałam, bo akurat cenę ręczników to ja kontroluję dość jakoś tak, nie wiem, tą cenę mam w głowie. I no słuchajcie, złotówka na takim opakowaniu to uważam, że to jest mega dużo. Tu złotówka, tam złotówka i wiecie, i nagle z 10 robi się 50. Dobra. I jeszcze słuchajcie, mam tutaj takie batoniczki. Pierwszy raz to widziałam właśnie w Biedronce. Jest to jakiś banitki. Coś ala jak Snickers, baton orzechowo-mleczny. No wiecie, czasem gdzieś coś na słodko też człowieka weźmie, więc na spróbę coś takiego wzięłam, żeby przekąsić. Także zobaczymy, jak to będzie smakowało, czy warto kupować. I cena tego batoniku to złoty 79, więc no nie wiem. Myślę, że chyba cena w miarę do zniesienia. No i co tu jeszcze? No papier toaletowy to Wam mówiłam, ale to nie będę pokazywać, bo to przecież wiadomo, jak wygląda papier toaletowy. No, także kochani, to by było chyba na tyle. Wszystko pokazałam, jeśli chodzi o zakupy z Biedronki. Powiem Wam, że nie wiem, jakieś szaleństwo totalne, bo podjechaliśmy i tak w zasadzie godzina była w miarę jeszcze nie taka jakaś tam wieczorna, no popołudniowa. I powiem Wam, full out, po prostu no masakra, ile ludzi. Ja nie wiem, co to się dzieje, bo ani to jest jakaś specjalnie pora po Matce Bożej Pieniężnej, a no po prostu, nie wiem, która, gdzieś po 15 było, i czy no tak gdzieś, koło 15-16, i powiem Wam, no masakra, po prostu full parking. Ostatnie miejsce, jakie było na parkingu, to się akurat nam trafiło, nie było gdzie właśnie zaparkować, także nie wiem, ludzie chyba są spragnieni sklepów i galerie pozamykane, więc chyba wszyscy ruszają właśnie do Biedronek i tych wszystkich malutkich sklepików, które są po prostu gdzieś tam jeszcze pootwierane, Żabki, Akrzyny i tak dalej, bo w Akrzynie też byliśmy i też jakieś tam zakupy poczyniliśmy, ale to zrobię Wam osobny haul z tego, żeby tutaj dzisiaj nie robić z tego haulu po prostu mega tasiemca długiego, bo to nie o to chodzi. No, także tak by wyglądały te nasze dzisiejsze zakupy, ten dzisiejszy vlog. Także kochani, piszcie koniecznie, czy lubicie takie filmiki, czy chcecie więcej takich filmików u mnie na kanale, bo szczerze przyznaję, że bardzo, bardzo dawno już haulu spożywczego u mnie nie było. No, także to by było chyba na tyle. Ja myślę, że jeszcze tam nagram coś takiego innego, typowo vlogowego, żeby po prostu do Was trochę pogadać, odezwać się.
żeby nie tylko, wiecie, haul i pokazać produkty i wiać, uciekać. No, ale ten dzisiejszy to stricte haul spożywczy, także nie mam się co tutaj, słuchajcie, więcej rozgadywać. Jeżeli Wam ten dzisiejszy filmik się spodobał, to no to oczywiście wiecie, co robić, łapeczka w górę, będę bardzo, bardzo wdzięczna. Jeżeli ktoś pierwszy raz pojawił się u mnie, to zachęcam do zasubskrybowania, myślę, że warto. No i kochani, jeżeli szukacie jakichkolwiek namiarów na mnie, to oczywiście zerkajcie pod każdym jednym filmikiem, są wszystkie namiary na mnie, także spokojnie wszystko tam znajdziecie. I jeszcze przypominam, że jestem również na Vinted, jeżeli ktoś ma ochotę nabyć jakieś rzeczy z drugiej ręki, również i tam można mnie odnaleźć. Pod filmikiem są namiary, także można sobie tam po prostu kliknąć i zobaczyć, co fajnego mam do sprzedania właśnie na Vinted, na stronie Vinted. No i kochani, to by było na tyle. Żegnam się z Wami ciepło, serdecznie. Dzisiaj tak pogoda trochę taka średnia. Mam nadzieję, że w końcu ta wiosna do nas z wielkim hukiem i radością nadejdzie i będę Was mogła w końcu zaprosić do ogródka i pokazać, bo też sporo osób prosiło mnie, żebym Wam pokazała, jak ogródek wygląda, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie ta pogoda troszeczkę się na tyle ustabilizuje, że będę mogła Was zaprosić, zabrać ze sobą i pokazać, co tam u mnie w ogródku się już dzieje. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!